Wymiana głowicy drukującej w drukarkach serii HP SmartTank 500 i 600. Wymień jedną lub obie głowice drukujące w drukarkach HP SmartTank 500 i 600 w przypadku ich uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Drukarka musi być włączona, zbiorniki atramentu wypełnione do połowy, a zasobnik wyjściowy zamknięty. Otwórz pokrywę przednią i pokrywę dostępu do głowic drukujących. Następnie zaczekaj, aż karetka znajdzie się na środku i nie będzie wydawać dźwięków. Naciśnij niebieski zatrzask, aby odsłonić czerwony znacznik, a następnie zwolnij zatrzask. Jeśli na panelu sterowania wyświetlane są trzy kropki lub migająca głowica nad trzema kropkami, naciśnij trójkolorową głowicę drukującą w dół i wyjmij ją z drukarki. W innym przypadku wyjmij czarną głowicę drukującą. Wyjmij nową głowicę drukującą z opakowania. Usuń pomarańczową zatyczkę i plastikową taśmę, nie dotykając styków, dysz atramentowych i portów. Trzymając nową głowicę drukującą po bokach, wsuń ją w gniazdo aż do jej zatrzaśnięcia na miejscu. Powtórz te czynności w celu wymiany drugiej głowicy, jeśli na panelu sterowania również świeci jej wskaźnik. Zamknij zatrzask głowic drukujących, naciskając go aż do zatrzaśnięcia. Zamknij pokrywy. Na panelu sterowania pojawi się litera A i zostanie wydrukowana strona wyrównywania. W modelach z ekranem dotykowym dotknij przycisk OK. Podnieś pokrywę skanera i umieść stronę wyrównywania na szybie skanera drukiem skierowanym w dół, wyrównaj kartkę do lewego górnego rogu szyby i zamknij pokrywę. Naciśnij przycisk Kopia w czerni lub dotknij przycisku Scan, skanuj w modelach z ekranem dotykowym, aby przeprowadzić procedurę wyrównywania drukarki. Pojawi się komunikat o ukończeniu wyrównywania. Dotknij przycisk OK. Wyjmij stronę wyrównywania i przekaż ją do utylizacji. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.